Bolszewicki oddział Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów regularnie organizuje spotkania swoich członków przy różnych okazjach. Najczęściej odbywają się na wolnym powietrzu, stanowiąc wiosną, latem i jesienią element odpoczynku i rekreacji. Ale co roku też okazją do spotkania pod dachem jest Dzień Kobiet. Spotykamy się dzisiaj w dniu szczególnym, w Dniu Święta Kobiet. Składam Panią najserdeczniejsze życzenia, żeby były szczęśliwe, kochane, no i zdrowe. Życzenia złożyli też kobietom, członkiniom Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przedstawiciele władz samorządowych. Jesteśmy, pomagamy, wspieramy. Czasami naprzykrzamy się, czasami dokuczamy. Ale proszę Państwa, tworzymy wyjątkową, zgraną parę. I niech tak poprzestaniemy na tym, kobieta i mężczyzna. A dzisiaj świętujemy Was, drogie Panie, wynosimy pod obłoki i niech to nie będzie takim incydentem, Panie Prezesie, że tylko Dzień Kobiet. To musi być zawsze, prawda? Tak jest. I tak jest, proszę Państwa. Deklaracja Pana Prezesa. Brawo, gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego. Ja w imieniu Rady Miasta życzę wszystkim Paniom zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym. Specjalne życzenia prezes stowarzyszenia skierował do najstarszej członkini związku, która obecna była na uroczystości, Leokadii Pietruszczak. Pani trochę się stremowała, ale ja powiem, Panie, życzę wszystkim tutaj członków i Państwa zarządu i skarbnicy i przewodniczącego wszystkiego najlepszego dla Państwa. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Poza uroczystością i zabawą każde spotkanie członków związku jest też okazją do zajęcia się sprawami, które na co dzień doskwierają seniorom. Tym zajmuje się m.in. Rada Seniorów przy Prezydencie Miasta, która jest jego doradczym organem i łącznikiem z różnymi środowiskami senioralnymi w Bolesławcu. Gdyby Państwo mieli jakieś spostrzeżenia, uwagi, czy prośby, co należałoby, co mogłyby władze miasta zrobić dla nas seniorów, proszę je zgłaszać albo do mnie osobiście, albo do Biura Związku Emerytów i Rencistów. I ten adres ważny jest dla wszystkich seniorów na co dzień. Wprawdzie w Dniu Kobiet to przede wszystkim mężczyźni zwracają się do kobiet, ale tym razem to również jedna z kobiet podzieliła się z paniami swoją refleksją. Kobieta ma niewiarygodną siłę, że to właśnie kobieta potrafi wyłuskać to, co najcenniejsze w życiu. To kobieta, jej godność i szlachetność tworzy ognisko rodzinne, to kobieta uczy pierwszych słów, i to dzięki kobietom ten świat jest bardziej kolorowy, przyjemny i piękny. Choć dzisiaj jest Święto Kobiet, to ja chciałabym powinszować wszystkim Państwu, wszystkim mężczyznom i Panom, którzy są na tej sali. Gratuluję wszystkich Pań, które obok Was siedzą. Po oficjalnej części spotkania wzniesiono jeszcze toast w intencji wszystkich Pań. Słowa, niech żyje.